Robocza wizyta na treningu tuż przed startem rozgrywek czwartej ligi. Moim Państwa gościem jest trener pierwszego zespołu Górnika Wałbrzych, Marcin Domagała. Trening bardzo ciekawy, muszę Ci powiedzieć, byłem pod wrażeniem poszczególnych zagrywek, które próbowaliście tutaj przećwiczyć, ale też, tak jak większość kibiców, ciekawy jestem tego, czego po zespole możemy się spodziewać w tych najbliższych meczach i całym sezonie. No, przygotowywaliśmy się bardzo ciężko i trudno powiedzieć, co będzie w sezonie, bo sezon będzie naprawdę ciężki, grupa bardzo ciężka i boisko nas zweryfikuje, myślę. No. Tak to będzie wyglądać na dzień dzisiejszy. Powiedz, bo mamy reorganizację ligi, prawda? Dużo drużyn spadnie z tej czwartej ligi. Mówi się, że pewne bezpieczne miejsce to jest szóste, być może siódme, ósme da utrzymanie. Bardzo zapewne chcielibyśmy zobaczyć ten zespół również w czwartej lidze w przyszłym sezonie. Jak silna jest to drużyna? Czy realnie na boisku jest w stanie ten byt ligowy utrzymać? My będziemy walczyć w każdym meczu o punkty, bo to jest najważniejsze, chcemy wygrywać, a boisko nas liga zweryfikuje, tak myślę, no, nie ma co ukrywać. No, nie jesteśmy kadrowo tak mocni i z takimi budżetami jak drużyny z czołówki, no ale mamy serce biało-niebieskie i będziemy walczyć. Tutaj na pewno będzie za Wami też cała rzesza kibiców, którzy cały czas właśnie przyglądają się tym przygotowaniom. Będziecie grać na stadionie tutaj AquaZdroju, głównej płycie. To jest Wasz atut? Ta płyta jest dobrze przygotowana do rozgrywek? Tak, bardzo dobrze. Tak naprawdę była przygotowywana tu przez Aqua, tak samo i boczne. Mamy warunki naprawdę super w tym roku. Nie mamy na co narzekać. Boiska są przygotowane, bo też były przygotowywane przez Akademię Młodych Morów, pod PZPN tak naprawdę, a my z tego korzystamy. Czyli teraz 13 sierpnia, pierwszy mecz ligowy. Gracie mecz w Świdnicy z miejscową Polonią. Ten zespół się mocno wzmocnił przed rozgrywkami i to będzie taka pierwsza weryfikacja siły Górnika w czwartej lidze w tym nowym sezonie. Pewnie nie obiecasz, że wszystko będzie dobrze, ale podejrzewam, że obiecasz, że zostawicie serce na boisku. To w każdym meczu możemy obiecać, że zostawimy, a jak będzie wyglądał mecz, to proszę, zapraszam do Świdnicy i zobaczymy, no to derby, tak? Też kilku chłopaków gdzieś tam grało w tej drużynie i z kilkoma też rozmawialiśmy z tamtej drużyny, nie przeszli, także no zobaczymy, no boisko pokaże, jaki wynik będzie. Tak, tutaj jeszcze taka z naszej strony, nie wiem jak to nazwać, pozdrowienia powiedzmy po prostu wprost dla Marcina Smoczyka po tej kontuzji, którą w ostatnim meczu sparingowym doznał. No ciężka kontuzja. Ciężka i w złym momencie, bo Marcin naprawdę solidnie jak na swój wiek trenował, chciał grać w czwartej lidze, poświęcił się. No i niefortunna kontuzja, która go tak naprawdę eliminuje z całego sezonu i zobaczymy. No my jesteśmy całym serduchem z nim, chłopaki dają mu wsparcie, my tak samo jako klub i no życzymy powrotu do zdrowia, no szkoda chłopaka. Nie? No dokładnie, tak samo i od nas, całej redakcji, wszystkiego dobrego i szybko wracaj Smoku do zdrowia. No a tutaj z naszej strony również wielkie powodzenia w tym pierwszym i kolejnych meczach najbliższych rozgrywek. Moim i Państwa gościem był trener pierwszego zespołu Górnika Wałbrzych, Marcin Domagała. Dziękuję bardzo i zapraszam do Świdnicy.